Są to artystki pochodzące z Trójmiasta. Artystki, które prowadzą czynne życie artystyczne, to znaczy są znane publiczności z różnego rodzaju wystaw, które uczestniczą. Uczestnictwo w tej wystawie odbywały selekcja do niego w ten sposób, że one były zapraszane do udziału. Część z nich już od kilku lat bierze udział w naszych targach, bo zawsze z okazji 8 marca je organizujemy. Część z nich pojawiła się po raz pierwszy. I chodziło nam o prace niewielkie gabarytowo, niedrogie, bo maksymalna cena to 150 zł. No takie, które mogą stanowić zaczątek jakiejś takiej kolekcji sztuki. Można je też łatwo transportować, no bo coś, co by było olbrzymie, z kolei generowałoby jakieś kłopoty transportowe. Więc takie były mniej więcej wyznaczniki doboru prac na tę wystawę. Przez wiele stuleci na scenie artystycznej, scena artystyczna była zdominowana przez mężczyzn, to znaczy kobietom było bardzo trudno, przez wiele lat w ogóle było to niemożliwe, a później było to bardzo trudne. Jeszcze te czasy stosunkowo niedawno, kilkadziesięcioleci temu, było bardzo trudno przebić im się na tą scenę artystyczną. Więc jest to rodzaj rewanżu takiego, że tym razem mężczyźni są niedopuszczeni. Myślę, że jeszcze jakiś czas może to podbrać, a potem się oczywiście wyrówna i już nie będzie powodu, żeby wtedy będziemy mieszali, bo na pewno gdyby zrobić takie mini targi sztuki mężczyzn, zainteresowanie byłoby równie duże i ludzie też chętnie by kupowali, no ale to jest taki mały odwet w tym momencie. Chcielibyśmy osiągnąć to przede wszystkim zainteresowanie sztuką, a przede wszystkim zainteresowanie tym, żeby nie tylko sztukę chodzić i oglądać, ale również zachęcić ludzi do tego, żeby tworzyli kolekcje, do tego, żeby kupowali sztukę i żeby mieli ją w domu i żeby się cieszyli z nią na co dzień. Bo myślę, że to nie jest jeszcze takie popularne, a wydaje mi się, że to jest bardzo cenne, żeby mieć coś, co jest unikalne, a nie koniecznie powielone w milionach egzemplarzy, tylko coś, co jest tylko jedne, jest oryginałem przede wszystkim, a nie jest kopią czegoś tam. Właściwie jeszcze bez pomysłu. Zaczął się od tego, że potrzebowałam zdjęć do innego swojego projektu, Cudzoziemka. Potrzebowałam zdjęć, kiedy nie mam włosów, kiedy jestem łysa. I poprosiłam swoje wtedy jeszcze uczennice o pomoc. Karolina, w związku z tym, że przez wiele lat goliła swoją głowę i była łysa, była ekspertką od golenia, więc poprosiłam, żeby to ona ogoliła moją głowę i podzieliła się ze mną wszystkimi uwagami, co muszę robić, jak dbać o taką głowę i tak dalej. A inne dziewczyny z młodej załogi poprosiłam o pomoc, bo trochę się wstydziłam tak wychodzić, wiesz, łysa zupełnie na ulicę, wychodzić. Więc poprosiłam, żeby mnie nauczyły, jak się robi makijaż, jak się zawiązuje turban, jak dba się, jak się mam ubrać i tak dalej. Teraz już są dorosłymi kobietami i przez te 3 lata one mnie uczyły swoich umiejętności, więc to ja stałam się ich uczniem. I to też był taki czas, kiedy one zaczęły odchodzić ode mnie, jakby zaczęły się spełniać zawodowo już zupełnie, wiesz, taką dorosłe artystki niezależne. A sama nazwa idealna, tak wymyśliłam trochę przewrotnie, bo tak naprawdę czym jest ideał? Nie ma, dla każdego jest czymś innym, ale jest, bardzo mi się podobał, dlatego że jest bardzo pozytywny, jest taki mocny. Ludzie, wiesz co, jak się robi taką sztukę, taką prawdziwą i mówi się o prawdziwych emocjach, to bardzo otwiera granice, to nie jest zamknięte. Tak jak widziałaś tamten projekt, o którym mówiłam o mamie, prawda? To czy ktoś się znał na sztuce, czy chodził często do galerii, czy nie, to po prostu projekt Mama wzbudzał we wszystkich osobach jakieś emocje, opowiadali o swojej mamie i tak dalej.